I wtedy, nawet córka Harrymana odszczekała zupełnie to, co ona przed tym powiedziała. Tak, ją swego czasu wzięto do Katynia, pokazano Katyn i ona potem publicznie oświadczyła, że nie ulega wątpliwości, że zrobili to Niemcy. No proszę pana, tylko to mógłbym panu odpowiedzieć, co pan teraz powiedział. Tak, proszę pana, W owym czasie wyrządziła wielką szkodę tak Polakom, jak Stanom Zjednoczonym. Tuszowanie prawdy. Wszyscy tuszowali prawdę. Niech pan pomyśli, że Churchill doskonale o tym wiedział. Że... Nazis are known to have slaughtered hundreds of thousands of Poles after the fighting was over. If they found a camp full of Polish prisoners when they attacked Russia, it would have been the most natural thing in the world for the Germans to murder them too. If not at the moment, then later, when they needed corpses for propaganda exhibits. Thank you.
Te pierwsze kroki powoli doprowadziły do sławnych przesłuchań Kongresu Stanów Zjednoczonych w sprawie Katyńskiej. Tak, no, ale to już wiele lat potem. Wiele lat później. I wtedy nawet córka Harrimana odszczekała zupełnie to, co ona przedtem powiedziała. Tak, ją swego czasu wzięto do Katynia, pokazano Katyń i ona potem publicznie oświadczyła, że nie ulega wątpliwości, że zrobili to Niemcy. No proszę pana, tylko to mógłbym panu odpowiedzieć, co pan teraz powiedział. Potem odwołała, ale to już było... No tak, proszę pana, to... W owym czasie wyrządziła wielką szkodę tak Polakom, jak Stanom Zjednoczonym. Tuszowanie prawdy. Wszyscy tuszowali prawdę. Niech pan pomyśli, że Churchill doskonale o tym wiedział, że... Wie pan, te materiały polityczne tylko 20 lat po ich napisaniu stają się publiczne. I tam był wielki raport O'Malley'a, ambasadora angielskiego przy rządzie polskim emigracyjnym w Londynie. I tam jest wszystko najdokładniej opowiedziane. On wiedział to tyle samo, co ja. Ale przecież Churchill też, no Churchill nie angażował się tak jak Roosevelt, ale Churchill przecież mówił, nie mówcie o tym, bo przecież to jest nie zmartwychwstanu przez to, że będziecie mówili. Ale najtypowszy jest to, no to będę mówić, wie pan, już źle pamiętam szczegółów, ale stanowisko Roosevelta. Przecież był jego przyjaciel jeden, przyjaciel dosłownie, który był takim ambasadorem itinerant, wie pan, takim ambasadorem tych krajów, które były okupowane przez Niemcy. I on zupełnie niezależnie od tego zainteresował się Katyniem i wszystkie te materiały miał. I poszedł do Roosevelta i powiedział mu to. Roosevelt go słuchał, powiedział, no widzę, że ty jesteś bardzo pod wpływem niemieckim. Proszę cię o jedno, no zakazuję ci, żebyś o tym ani mówił, ani pisał. Ten sobie, to jest Ameryka, nie Rosja, zaczął pisać i mówić dalej. I wtedy z dnia na dzień on został zesłany na jakieś wyspy, wie pan, na oceanie spokojnie, jako szef wyspy jakiejś, coś takiego, usunięty, żeby jego nie było. Zaraz po śmierci Roosevelta go stamtąd sprowadzili i jeszcze przeprosili, ale to była zażartość, żeby o tym nie było mowy. Przecież ja pamiętam jedną rzecz, która to jest dla mnie niezapomniane. Jakbyśmy się o tej bombie dowiedzieli, no naturalnie ciągle, że ja byłem, że ja szukałem tych ludzi, to znaczy byłem najbliżej zamieszany do tego. Dowiedzieliśmy się o jednym pułkowniku amerykańskiego wojska, bardzo Polaka, to znaczy mówiącego biegle po polsku. Pan może zaraz chce przerwać. Kiedyśmy się wydostali z Rosji Sowieckiej i kiedy wybuchła bomba Goebbelsa, wtedy przejeżdżał ten oficer amerykański, który biegle mówił po polsku, bo był Polakiem amerykańskim, i jechał prosto, jakoby prosto do Roosevelta, żeby wszystkie materiały do niego dowieść. Ja pamiętam tę noc całą, której my całe materiały zbieraliśmy dowodowe, po których żaden człowiek z zdrowym umysłem nie mógł pomyśleć, że to Niemcy zrobili. No i daliśmy mu te materiały i ja byłem taki dumny, że myśmy to zrobili, że to w ręce samego Roosevelta dojdzie. Nigdy do rąk Roosevelta nie doszło. Nie wiem, zostały zniszczone te wszystkie rzeczy, bo Roosevelt nie chciał takich rzeczy wiedzieć. Profesor Zawodny w swojej książce Death in the Forest of Katyn wspomina i szukał tych dokumentów, nie znalazł ich. Proszę pana, też właśnie tutaj, tu się dopiero dowiedziałem.
Proszę pana, ja długi czas myślałam, że te papiery doszły. Nie było tych papierów. Czy pan wie, że jak ambasador pierwszy amerykański do Polski wyjeżdżał po wojnie, to zgłosił się do nie tylko Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jest tam specjalny taki budynek, gdzie wszystkie materiały się grupuje. Prosił o teczkę o Katyniu. Wie pan, co było w tej teczce? Tylko list córki ambasadora. Nic więcej. Także dokumentacja była zniszczona. Także wszystkie te nasze zrywania się, przesyłania, ta robota cała, to wszystko było na nich.